Komentarz dziennika gazety prawnej. Na polskim rynku telekomunikacyjnym kształtuje się nowy podział sił między firmami z tej branży, a siłą, która determinuje te zmiany, jesteśmy my, czyli klienci. Z jednej strony chcemy coraz szybszego internetu, z drugiej chcemy płacić za niego coraz mniej. Firmy telekomunikacyjne muszą zatem sprostać temu wyzwaniu. Problem polega na tym, że mają coraz mniej pieniędzy na inwestycje. Dlatego najwięksi operatorzy usiedli do stołów negocjacyjnych, by rozmawiać o znalezieniu kompromisu i wyjściu z tej sytuacji. Wszyscy rozmawiają ze wszystkimi, a celem negocjacji jest wypracowanie takiej współpracy, która pozwoli im razem i efektywniej budować sieci telekomunikacyjne pod na potrzeby szerokopasmowego internetu. Urzędem, który wspiera cały ten proces, jest Urząd Komunikacji Elektronicznej, czyli regulator, któremu przyświeca jeszcze inny cel, realizacja agendy cyfrowej, zgodnie z którą w 2015 roku 100% gospodarstw domowych ma mieć internet o prędkości co najmniej 30 megabitów na sekundę.